No dalej. Hej, Mike! Boom, szakalaka! Teraz mnie masz. Niech będzie. Zabawę na całego. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje sztuczki. Znajdę cię, Jess. I co wtedy? Oho! Starczy! O nie, przeciwnie. Już po tobie. O, mam cię. Koniec. Ja wygrywam. I co, uległa? A, chyba nie. Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewną. Okej, okay, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Oho, dobra, dobra, teraz dopiero ci pokażę. Co mi pokażesz? Cóż, mam pewien niecny pomysł. Tak? Ale musisz jeszcze trochę poczekać. Wracamy do schroniska. Tak, ale to jest tak ładnie, wiesz, cudownie i w ogóle. Wiesz, ja to mogę zostać nawet na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić. O! Nie, nie tylko. No, tyle, że to zamarzniemy, zanim się porządnie wypieścimy. Tak. O! Kto tam jest? O, o! Witam ponownie. Jak się dziś czujemy? Chyba podczas ostatniej sesji twoje odpowiedzi nie były do końca szczere. Jestem specjalistą z wieloletnim doświadczeniem, rozumiesz? Rozumiem. Ale ja nie zwiedzę. Nie kłamię. Panie doktorze. Tym razem postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu, który najbardziej cię niepokoi. Okay. Okay. Czym dalej? Przestraszyłem cię, przepraszam. Dobrze sobie radzisz. Nie panikuj. Spróbuj nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia.
Okej. To bardzo ciekawe. Dziękuję, że odpowiadasz tak sumiennie. Węże, strachy, podroby. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. Uuu, imprezka. Chwila. Po raz kolejny niestety skończył się czas, ale obiecuję, znów pogadamy. Panie doktorze, to było tylko 5 minut. Gdzie moje 55 minut? Kasuje tyle, kurde, siana, nie? Świnia jedna. Zazdrość. 9 godzin do świtu. Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Tak? W sumie też tak mam. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinna się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopsznij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że drobne zostawiłem w innej kurtce. Ups. Cześć, ludzie. Jak wspinaczka? Spoko. Tak sobie, ale kit z tym. Dobrze ci widzieć. A temu co? Yo. Rozkręcamy tę bibkę czy jak? Nie wie. Okej. Ty, Matt i Emily są razem, co nie? Na to wygląda. Dobra, a co na to Mike? Jestem pewien, że też ma ręce pełne roboty. Kumasz. Kurde, cholerny szajs. Zamarz? A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, tyle że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. Panie przodem, wodzu. Cześć, Ash. Cześć, Chris. To co tam u ciebie? W porządku. Tylko trochę zimno. Chętnie bym się porządnie ogrzała przy kominku. Tak. No całkiem niezły pomysł. Wow. Dobra. A co tu jeszcze jest? Co my tu mamy? Kopę lat. Ciężki sezon, co? No... Coś w tym guście. Hej, wszystko gra? Niektórzy to są... Niby ich znasz. Okej. No, dokładnie. O, romantyzm, ciekawość, spoko. Dobrze, efekty motyle mamy tutaj jeszcze. O, tu jest coś nowego. Ashley zachęciła Mata do skorzenia z teleskopu, że okej. Gadałeś z Ashley? Tak. Fajnie, fajnie. I jak się... miewa? W porządku. A co? Tak pytam. Dziwnie, powiem wam, dziwnie. Niby ludzie się znają, a takie sztywne te rozmowy, nie?
Ashley rozkosznie dziś wygląda, co? Niby taka zwykła szara gąska, a jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Oh my. Co? Wiadomo. Kiedy w końcu dobierzesz jej się do majtek? Uważaj, bo się uda. Ogarnij się, laska w zasadzie spędza z tobą cały swój czas. No tak, ale tylko się kumplujemy. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. Nie? Może masz rację. Pokaż pazur, ziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będziecie w łóżku. Okej, okej, pojąłem. Jezu. Pojąłem, no proszę. Dobra, to jak zamierzam się włamać do chaty moich starych? Ja nie mówiłem, że mam plan. Brzmiałeś, jakbyś miał. Lepiej się postaraj, wodzu, bo inaczej cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie pobzykasz. No, racja. Zimne tyłki są najgorsze. No, tu jest to. Dobra, co tu jeszcze jest? No, no, no. Ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. No i pięknie. O, żyję. Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Ta, wiesz, wspinaczka po linie. O, a to ja? Nie, nie sądzę. Masz, użyj tego. O, Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, nie kumam. Chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Stary, jest w sprayu. A, no tak. Teraz kumam. Miotacz ognia. Taki, jakim traktowaliśmy żołnierzyki. No, dokładnie. Pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, psik i po sierżancie. Papa, zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku, Chris? Się postaram. Zatem z Bongiem, pielgrzymie. Z Bongiem. Z Bongiem, ludziska. Dobra, co my tu mamy? Tam się nic. What the hell? Czemu tak dziwnie chodzi? Dobra, tam mamy przejście, tu mamy przejście. O, to temik, no proszę. Na presie. Okej. Okay. Aha, czyli coś... coś z węglem. Coś, ktoś tutaj spłonie, albo coś. Okej. Okay. Były właśnie skazane za podpalenie. Okej. Okay.
Dobrze, dobrze. No, jest rodzinka. Okej. Okay. Dobra, mamy wskazówkę. Może ma na sobie charakterystyczny medalion. No, podajemy sobie tutaj całość. Okej, tu się nie dostaniemy. Jedna wiadomość. Okej. Nowa wiadomość. Witam, pani Washington. Tu znów sierżant Tate. Obawiam się, że mam złe wieści. Przejrzeliśmy akta i niestety nic nie możemy zrobić. Jest wolnym człowiekiem. Prawo nie daje nam możliwości ograniczenia jego swobody. Wiem, że nie to chciała pani usłyszeć. Proszę do mnie oddzwonić po więcej informacji. Koniec wiadomości. Okej. Wiadomość od oficera policji dotyczyła zwolnienia z więzienia groźnych przestępcy. Okej. Chodźmy jeszcze na dół. Okej. To jest zamknięte? Niedobrze. Tu nie wejdziemy, dobra.
Tutaj coś jest? Nie. Dobra, idziemy na górę. Że coś tam jest, pewnie ten... Jakiś przeciąg jest? Klepoczą te klapki. Właśnie. Okej, okay, samo się zamknęło, ciekawe. Ciekawe. Nagroda filmowa, okej, okay. Za najlepszy horror. Ej, to tam też zdjęcie mógł ten... Mogliśmy... Są poszlaki jakieś, dobra, to czekajcie. To warzywo. No bo tutaj nam nie podpowiada, że musimy ten, naciskać te klejsze. Nie, jest easy mode. Chodźmy na dłuższe. Mamy tu jeszcze kupę czasu. Trzeba się nigdzie spieszyć. To zdjęcie. Tak tutaj trzeba to obrócić, że tak powiem. Nie, że czegoś się fajnego dowiemy zaraz jeszcze. Proszę. Co ja mówię? Bliźniaczki, pięknie. Nice. Powolutku tutaj odkrywamy. Przynajmniej już nic nie klepocze. Coś świszczy za to. Temik, pięknie. O mój Boże, strój kąpielowy. A czy już strój kąpielowy, z ręcznikiem kąpielowym. Tu jest więcej. Aha. Git good. O, właśnie, to jest tutaj to.
Jasień. O, proszę. O Jezus Maria, jasny gwint. Zasrany shop. Bosko. Tyłki nam już tu zamarzają. Dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szukać. Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. Niedźwiedź. Jakiś śliczny mały rosomak. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. Nie ma to jak w domu. Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpala ogień. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano? Czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo! Chata bogata, ziom. Tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow, zluzuj, stary. Mike, trzymaj się z dala od mojej laski. Stary, o co ci chodzi, co? Odwal się od Emily. Od Emily? A po kiego wała miałbym się do niej kleić? Weź nie strugaj frajera, gościu, bo nikt cię tu nie chce. Serio, Fagasie, coś ci kurwa nie pasuje? Chujku jeden. Ej, ej, gdzie ty łap? Ej, co was pogięło, czy jak? Nie przyjechaliśmy tu, żeby se skakać do gardę. Zdaje się, że mieliśmy miło spędzić czas, nie? Ej, Mike, może obczajcie z Jess tę chatkę dla gości, o której mówiłem. Okej. Okay. Jasne, spoko. Chcesz tam iść? Jasne. Dobra, Josh. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w Rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przewrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No, znaczy ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana, designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, Em, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ja tylko... nie? Raczej nie. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Chodź, skarbie. Zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej. Okay. Mhm. Okej, okay, chodźmy. Dobra, ja idę się wykąpać. Oh my. Dobra, to ten, kogo mamy teraz? A, tych mam. Seksportacja. Seksportacja. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka to najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałeś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą.